Assalamu alaikum. Niewiele miast na świecie jest tak pięknych jak Nablus, ujmująco nazywany niekoronowaną królową Palestyny. Założone przez cesarza Wespazjana 2 lata po zniszczeniu przez niego świątyni jerozolimskiej w 70 roku naszej ery, to starożytne palestyńskie miasto otoczone wzgórzami i piaskowcem jest pełne bogatych historii starożytności. Wieczorami, gdy słońce zaczyna zachodzić, a cienie się wydłużają, łatwo wyobrazić sobie legionistów spacerujących po tych przypominających labirynt ulicach. Pod miastem nadal przepływa kanał rzymski, mijając amfiteatr. Przez większą część swojej historii Nablus, leżący na szlaku handlowym między Damaszkiem, Jerozolimą i Kairem, był głównym ośrodkiem handlu i przemysłu. Mieściła się tu giełda palestyńska. Dziś jednak jego losy drastycznie się zmieniły. Dziś jest to miasto oblężone, otoczone ze wszystkich stron nielegalnymi izraelskimi osadami i bazami wojskowymi. Drogi prowadzące do i z Nablusu skrywają skandal, o którym społeczność międzynarodowa w dużej mierze milczy. Droga na południe do Ramallah przebiega przez Huwara, okupowaną wioskę palestyńską, która przez lata, na długo przed atakami z 7 października, była nękana przemocą ze strony osadników. W lutym ubiegłego roku osadnicy przeszli przez tę wioskę, podpalając samochody, podpalając pola uprawne i niszcząc domy, co zostało powszechnie potępione jako pogrom. Od tego czasu sytuacja wielu Palestyńczyków nie zmieniła się na lepsze. Palestyńczycy próbujący przedostać się do i z Nablusu muszą korzystać z objazdów, aby uniknąć spotkań z izraelskimi żołnierzami. A co ważniejsze, istnieje ryzyko natknięcia się na uzbrojonych izraelskich osadników. Według Betselem i Yeshdin, 2 grup praw człowieka, dokumentujących ataki w Palestynie, od ataku z 7 października osadnicy, którzy w ostatnich latach otrzymali setki milionów dolarów od państwa, przeprowadzili ponad 200 ataków na Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym samym okresie siły izraelskie zabiły ponad 200 osób, z czego ponad 25% to dzieci. Według danych izraelskiej grupy nacisku od czasu podpisania porozumień z Oslo w 1993 roku, których celem było utworzenie państwa palestyńskiego na okupowanym zachodnim brzegu i w Gazie, liczba izraelskich osadników na zachodnim brzegu wzrosła z około 260 tysięcy do prawie 700 tysięcy teraz. Osiedla są uważane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, ale kolejne rządy izraelskie w dalszym ciągu je rozbudowywały, naruszając prawo międzynarodowe i porozumienia z Oslo. Palestyńczycy na całym zachodnim brzegu obawiają się, że wzrost liczby osiedli i placówek zagraża nie tylko żywotności ich przyszłego państwa, ale także ich źródłom utrzymania. W listopadzie gwałtowny wzrost liczby ataków osadników zmusił wielu Palestyńczyków do odwołania zbiorów oliwek. Jest to tradycyjnie radosny czas, kiedy rodziny wyruszają na wzgórza, aby zbierać owoce z sękatych, starożytnych gajów oliwnych. Przez lata osadnicy schodzili z fortec na wzgórzach i przybywali, aby niszczyć cenne drzewa oliwne, paląc je, wycinając je i zatruwając chemikaliami. W czasie wojny w Gazie wielu stało się bardziej bezczelnych w swoich atakach. Dowiedzieliśmy się, jak do rolników strzelano z karabinów maszynowych, aby zmusić ich do opuszczenia ziemi, aby osadnicy mogli sami zbierać oliwki. Takie ataki okazały się pogłosem pogrzebowym dla gospodarki wiejskiej, która od wieków opierała się na rolnictwie. Rodziny na całym zachodnim brzegu
prześladowane już przez poprzednie wysiedlenia, powiedziały, że obawiają się, że tego typu przestępstwa, w których izraelski system sądowniczy nie prowadzi należytych dochodzeń, mogą zapoczątkować kolejny okres przymusowego wywłaszczenia. W Balata, jednym z najgęściej zaludnionych obozów dla uchodźców w Palestynie, wielu powiedziało Middle East Eye, że po ataku z 7 października obawiali się powtórki Nakby, czyli katastrofy, jak nazywa się ją w języku angielskim, kiedy w momencie ustanawiania Izraela ponad 700 tysięcy Palestyńczyków zostało wypędzonych ze swoich domów przez siły syjonistyczne i nigdy nie wróciło. Oznaki zniszczeń spowodowanych ciągłymi izraelskimi nalotami wojskowymi są wyraźnie widoczne. Zeszłej nocy zostaliśmy zbombardowani przez izraelski samolot. Potem przyleciały także drony, snajperzy i buldożery, powiedział Palestyńczyk, który prosił o zachowanie anonimowości. Zimowe deszcze i błoto na miejscu nalotu sprawiły, że scena wyglądała jeszcze bardziej apokaliptycznie. Wśród wciąż tlących się ruin znajdowały się pozostałości granatu i niewybuchu rakiety. Inny Palestyńczyk ubolewał nad tym, co pozostało z jego sypialni, stertą gruzu, którego zewnętrzne ściany były podziurawione kulami. W pobliżu grupa chłopców pokazała Middle East Eye, co stało się z ich domem. Według doniesień siły izraelskie splądrowały posiadłość, zostawiając wszędzie porozrzucane zabawki i ubrania. Przebili nasz mur. Powiedzieli, że chcą w środku poszukać broni, ale tu nic nie ma, powiedział jeden z chłopców. Rozbijali nasze sprzęty, żeby nas zdenerwować. Podarli też książki i zeszyty dla dzieci. To właśnie robią. Chcą nas przestraszyć, upokorzyć. W tym momencie wtrącił się inny mężczyzna. Postawili nas twarzą do ściany z karabinami wycelowanymi w nasze głowy. Powiedzieli, czy jesteście zadowoleni z tego, co zrobiliście 7 października? Czy widzieliście teraz Gazę? Będziesz następny. Kilku uwolnionych Palestyńczyków opowiedziało wstrząsające historie z pobytu w Balacie izraelskich żołnierzy. Anas, 27-latek, podczas ostatniego aresztowania został kopnięty w twarz, a izraelski żołnierz nakazał mu polizać buty poplamione jego krwią. Rozmawialiśmy z jego rodziną, ponieważ Anas nadal dochodzi do siebie w szpitalu. Zaatakowali brutalną taktyką Izraela na zachodnim brzegu. Adam, jego młodszy brat, powiedział Middle East Eye, że podczas nalotu na ich posesję jego siostra, która tuliła dziecko, również została uderzona i maltretowana przez izraelskich żołnierzy. Krzyczeliśmy na żołnierzy, jak można uderzyć kobietę z dzieckiem, powiedział Adam. Więc zebrali nas wszystkich, mężczyzn, wywieźli na ulicę, skuli kajdankami i położyli twarzą do ziemi. Zaczęli nas bić. Najbardziej został uderzony mój brat Anas. Kopali go tyle razy w twarz, że stracił przytomność. Mimo to jeden z żołnierzy kazał mu zlizać krew z buta. Ale mój brat już nie reagował, był nieprzytomny. Wezwaliśmy karetkę, ale ją zablokowali, uniemożliwiając przybycie pomocy. Te wszystkie przypadki znęcania się i upokarzania, dodał, miały miejsce w obecności dzieci, które na ich widok były przerażone i krzyczały. Kiedy opowiadał, co się stało, jedno z dzieci, Ahmad, z trudem powstrzymywał łzy. Byli żołnierze, mocno ich bili, powiedział, próbując dokończyć zdanie. Jego matka interweniowała. W takich chwilach mówili nam, kobietom, rzeczy, których nie mogę powtórzyć. Okropne obelgi, które bardzo bolały. Nie czuję się komfortowo, mówiąc takie rzeczy publicznie. Wiem jednak, że ważne jest, aby ludzie wiedzieli. Świat musi się dowiedzieć. Inny mężczyzna powiedział, izraelscy żołnierze doskonale wiedzą, co obraża muzułmanki. Obelgi, jakie im rzucają, są tak okropne, że żadna kobieta ich nigdy nie powtórzy. Taki jest ich wstyd.
Idąc ulicami Balaty, prawie każdy telewizor był nastawiony na kanały nadające najnowsze wiadomości z Gazy. Wielu Palestyńczyków na zachodnim brzegu zamknęło swoje firmy w proteście przeciwko bezlitosnemu bombardowaniu Gazy przez Izrael, gdzie po 3 miesiącach wojny wysiedlono prawie wszystkich z 2 300 000 mieszkańców enklawy. W ostatnich tygodniach Izrael znalazł się pod rosnącą presją ze strony globalnego południa, aby zaprzestał ataku na Gazę, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 23 tysiące, a około 70% zabitych zidentyfikowano jako kobiety i dzieci. Ponieważ jednak Izrael wielokrotnie rozprawiał się z atakami Solidarności ze Strefą Gazy, publiczne przejawy protestu były rzadkie. Atmosfera u uchodźców w Balata szybko się zmieniła w ciągu kilku minut, a uzbrojeni młodzi mężczyźni tłoczyli się na jednej z głównych ulic, ostrzegając mieszkańców, że Izrael planuje kolejny nalot. Dziesiątki osób pospieszyło, aby zablokować główne wejście do obozu, aby spowolnić wjazd izraelskich żołnierzy, używając kamieni, głazów, kawałków blachy i czegokolwiek innego, co udało im się zabrać. W tym izraelskim nalocie zginął co najmniej jeden Palestyńczyk. Balata i inne pobliskie obszary zachodniego brzegu były tradycyjnie bastionami Fatahu, ale po latach impasu politycznego i postrzeganej bierności wobec Izraela, popularność niegdyś dominującej partii spadła do rekordowego niskiego poziomu. Powiązany z Hamasem islamski blok lojalny o włos pokonał powiązany z Fatahem studencki ruch młodzieżowy w wyborach do samorządów studenckich na Uniwersytecie Narodowym An-Najaf w Nablusie w maju ubiegłego roku. Analitycy twierdzą, że takie wyniki wyborów odzwierciedlają rosnący gniew wobec przywódców Fatahu, na którego czele stoi 88-letni prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Wielu zwykłych Palestyńczyków uznało tę organizację za bezużyteczną, skompromitowaną i pozbawioną kontaktu, a sympatia do Hamasu na całym zachodnim brzegu wzrosła od czasu ataku z 7 października. Podczas niedawnych wymian więźniów flagi Hamasu pojawiały się coraz częściej. Podczas niemal każdego protestu lub marszu słychać było chóry wychwalające ruch palestyński. Dla Palestyńczyków polityka jest szczególnie ważna. Każdy tutaj w taki czy inny sposób zajmuje się polityką, powiedział jeden z mężczyzn po śmierci niedawno zamordowanego bojownika. Jestem członkiem Fatahu. Urodziłem się z tą partią i razem z nią umrę. Jednak to, co zrobił Hamas po raz pierwszy, odwróciło sytuację. Wielu zarzuca Fatahowi, że nie zrobił zbyt wiele dla sprawy palestyńskiej w ciągu ostatnich 25 lat. Niektórzy członkowie partii wspierali swoje własne interesy, zawierając układy z Izraelem, a wszystko to na plecach narodu palestyńskiego. Z drugiej strony, Hamas zwrócił uwagę świata na to, co się tutaj dzieje. Dlatego obecnie często widuje się flagi Hamasu i słychać ich śpiew, nawet przez tych, którzy nie byli ich zwolennikami. Osoby, z którymi rozmawiało Middle East Eye, zidentyfikowały inny problem. Autonomia palestyńska okazała się niezdolna lub niechętna do przeciwstawienia się codziennym najazdom sił izraelskich na Nablus i nie próbowała chronić palestyńskich mieszkańców wsi przed atakami osadników w pobliskich wioskach. Ponieważ taki schemat powtarzał się na zachodnim brzegu, wielu zaczęło kwestionować sens autonomii palestyńskiej, skoro nie może ona bronić Palestyńczyków. W przeciwieństwie do obszarów miejskich zachodniego brzegu, gdzie Palestyńczycy mają siłę, by przeciwstawić się atakom osadników, odległe wioski często są zdane na łaskę szalejących osadników wspieranych przez armię izraelską. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż na wzgórzach Hebronu Południowego. We wsi Tuwani w
strefie C, na terenie znajdującym się pod pełną izraelską kontrolą wojskową i cywilną, mieszkańcom wioski nie wolno posiadać broni. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2023 roku na zachodnim brzegu miały miejsce średnio 3 przypadki przemocy ze strony osadników dziennie. Od 7 października liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie, średnio do 7 dziennie, z czego ponad 1/3 dotyczyła broni palnej. Patriarcha Hafez Hureyni opowiedział, jak uzbrojeni osadnicy wprowadzali rządy terroru i chwytali zwierzęta gospodarskie, niszczyli zbiorniki na wodę, rozbijali panele słoneczne, burzyli buldożerami budynki gospodarcze i niszczyli gaje oliwne. Zrównali buldożerami całą naszą ziemię z drzewami oliwnymi i tarasami, niszcząc wszystko. Nie mamy odwagi podejść nawet 20 metrów do naszej ziemi, powiedział Hureyni. Osadnicy wykorzystują wojnę w Gazie do przejęcia ziemi. Teraz rządzą tu wszystkim. Blokują wejścia do naszych wiosek, kradną nasz dobytek, niszczą nasze panele słoneczne i niszczą budynki rolnicze, drzewa i kamienne ściany. Jego syn, Mohammed, pokazuje wszystkim, co może, nagranie wideo przedstawiające osadników w wojskowych mundurach najeżdżających jego posiadłość. Zapytany, czy służą żołnierzom armii izraelskiej, odpowiedział, że nie jest pewien. Nie mamy prawa stosować prawa. Nie jesteśmy bezpieczni. Nasze życie jest w realnym niebezpieczeństwie. Powiedział, że sytuacja jest gorsza w najbardziej odizolowanych wioskach, gdzie ludzie już zaczęli uciekać przed przemocą. Osadnicy jasno mówią o swoich zamiarach. Mówią palestyńskim mieszkańcom wioski: idźcie do miasta, jedźcie do Jatta, miasta na południe od Hebronu. Jeśli w ciągu 24 godzin was tu znajdziemy, zabijemy was. Middle East Eye wcześniej informowało, że izraelscy osadnicy rozprowadzali groźne ulotki i zostawiali zakrwawione lalki w szkołach, ostrzegając Palestyńczyków, aby albo opuścili szkołę, albo zostaną zabici. Mieszkańcy jednej z wiosek na zachodnim brzegu powiedzieli, że wysłano im listy ostrzegawcze o następującej treści. Chcieliście wojny? Czekajcie na wielką nakbę. Według informacji Konsorcjum Ochrony Zachodniego Brzegu i Izraelskiej Grupy Praw Człowieka, Yeshlin, od 7 października około 545 Palestyńczyków zostało przymusowo wysiedlonych z co najmniej 13 społeczności w strefie C. Po dotarciu do wioski Halawe, kilka kilometrów od Hebronu, kilka rodzin Beduinów oświadczyło, że ich los jest ignorowany, ponieważ uzbrojeni osadnicy i żołnierze wymazali całe wioski beduińskie na zachodnim brzegu. Żołnierze izraelscy wywłaszczyli dużą część naszej ziemi, powiedział jeden z Beduinów. Jak widać, nie ma dróg ani pastwisk dla naszych zwierząt. Teren ten jest obecnie wykorzystywany przez wojsko do ćwiczeń. Przychodzą izraelscy żołnierze, burzą namioty i budynki, które postawiliśmy. Teraz wykopaliśmy dziury w ziemi, robiąc z nich jaskinie i tam mieszkamy. W ten sposób przynajmniej nie będą mogli zburzyć naszych domów. Przemoc zmusiła całe społeczności do opuszczenia swojej ziemi, a prawie 1000 Palestyńczyków z co najmniej 15 społeczności pasterskich musiało opuścić swoje domy. Zespół lekarzy przywożących lekarstwa do najbardziej wiejskich obszarów ubolewał nad tragiczną sytuacją tutaj i poparciem izraelskiego rządu dla grup osadniczych. Dzisiaj, w sobotę, przeprowadzamy się w inne miejsce, ponieważ jest szabat. Sytuacja powinna się uspokoić, ponieważ oni, Izraelczycy, są zajęci modlitwą, powiedział lekarz. Często osadnicy strzelają do nas, aby uniemożliwić nam niesienie pomocy i opieki medycznej do wiosek. Czasem robią to też żołnierze. Zamykają drogi ruchomymi punktami kontrolnymi, więc musimy zawrócić,
pozostawiając wiele rodzin bez opieki medycznej, powiedział. Dane z Jeżdin pokazały, że w latach 2005-2022 co najmniej 93% wszystkich śledztw w sprawie przestępstw o podłożu ideologicznym na zachodnim brzegu zostało zamkniętych bez postawienia aktu oskarżenia. Middle East Eye zwróciło się do armii izraelskiej z prośbą o komentarz, ale do czasu publikacji nie otrzymało odpowiedzi. Pobliski Hebron jest jednym z najbardziej zaludnionych miast na zachodnim brzegu, ale od ataków z 7 października wzrosło napięcie między izraelskimi osadnikami a ludnością palestyńską. Około 32 km od okupowanej Jerozolimy Wschodniej Hebron został w 1997 roku podzielony na dwie części, przy czym H1 znalazł się pod całkowitą kontrolą administracyjną i bezpieczeństwa autonomii palestyńskiej, a H2 administracyjnie zarządzany był przez autonomię palestyńską, ale kontrolowany przez izraelskie wojsko, które ma ostatnie słowo w sprawie tego, kto wchodzi i wychodzi z obszaru. Historyczne stare miasto w Hebronie było niegdyś domem dla jednego z najpiękniejszych rynków na całym Bliskim Wschodzie. Dziś ma wygląd miasta duchów. Kamery monitorujące, intensywnie monitorowane przez siły izraelskie i policję, są montowane co 90 metrów w H2, obszarze administrowanym przez autonomię palestyńską. Izraelscy żołnierze i uzbrojeni osadnicy patrolują obecnie ten obszar w mundurach wojskowych, a ulice są w większości puste, a na ulicach nie ma 35 tysięcy palestyńskich mieszkańców tego obszaru. Sytuacja stała się tak tragiczna, że wielu nie odważa się wyjść ze swoich domów, a ograniczenia utrudniają muzułmanom modlitwę we własnym meczecie Masjid-e-Khalil. Izraelscy żołnierze zbudowali bramę z wykrywaczem metalu obsługiwanym przez uzbrojonych strażników. Kiedy przebywamy, pytają o naszą religię. Wstęp jest dozwolony wyłącznie według ich uznania. Fałas jest jednym z niewielu pozostałych sprzedawców na Starym Mieście. Pytamy go, jak się dzisiaj czuje, widząc Hebron doprowadzony do tego stanu. Widzicie to na własne oczy. Mimo, że zapewniliśmy ochronę, z okien rzucają w nas wszystkim. Kamieniami, butelkami, śmieciami, a czasem nawet ekskrementami. Sytuacja stała się nie do zniesienia. Zostało nas już bardzo niewielu, którzy nadal mają otwarty sklep, powiedział. Jednak dzisiaj wszystko jest mniej ważne niż to, co dzieje się w Gazie. Wszystko, co dzieje się tutaj, jest niczym w porównaniu z masakrą, której doświadczają nasi ludzie w Gazie. Powtórzył tę kwestię dyrektor organizacji zajmującej się polityką społeczną w Nablusie. Nie możemy krzyczeć, że nie możemy jeść, kiedy w Gazie dochodzi do masakry ludzi, powiedział. Wielu Palestyńczyków na zachodnim brzegu jest głęboko przekonanych, że po zakończeniu wojny w Gazie rząd izraelski najprawdopodobniej jako następny przyjdzie ich dopaść. Izraelscy przywódcy i politycy, podobnie jak osadnicy, wielokrotnie ostrzegali przed drugą Nakbą i ich ambicjami wyparcia Palestyńczyków z domów ich przodków. Taka retoryka stała się normą, a coraz większa liczba Izraelczyków wzywa obecnie do gazyfikacji zachodniego brzegu. W takim scenariuszu Izrael zrównałby z ziemią i zajął więcej ziem palestyńskich w strefie C. Dla wielu sytuacja na zachodnim brzegu przypomina schemat przedstawiony przez obecnego ministra finansów Izraela, Bezalela Smotricha. Około 7 lat temu, kiedy był młodym i w dużej mierze nieznanym członkiem Knesetu, Smotrich opublikował artykuł odrzucający rozwiązanie dwupaństwowe i proponujący pełną suwerenność Izraela w centralnych regionach Judei i Samarii wraz z utworzeniem nowych miast i osiedli w głębi terytorium i sprowadzając do nich setki tysięcy dodatkowych osad.
W tak zwanym decydującym planie Smotricha stwierdzono, że zwycięstwo w drodze ugody wyryje w świadomości Arabów i świata zrozumienie, że na tej ziemi państwo arabskie nigdy nie powstanie. W momencie publikacji decydującego planu Smotricha łatwo było odrzucić jako ekstremistę. Dziś pełni funkcję przywódcy religijnej partii syjonistycznej i ministra finansów w rządzie premiera Benjamina Netanyahu. W ramach umowy koalicyjnej zapewnił sobie także stanowisko szefa administracji cywilnej na całym zachodnim brzegu. Teraz może wcielić w życie swoją wieloletnią wizję. Administracja cywilna, którą kieruje Smotrich, daje mu całkowitą kontrolę nad niemal każdym aspektem życia Palestyńczyków. Ci, którzy chcą porzucić swoje narodowe aspiracje, mogą tu pozostać i żyć jako jednostki w państwie żydowskim, stwierdza plan decydujący. Nie mieliby jednak prawa głosu. Tymczasem ci, którzy nie porzucą swoich narodowych ambicji, otrzymają pomoc na emigrację. Ci, którzy nie zaakceptują żadnej z tych alternatyw, ale zdecydują się chwycić za broń przeciwko Izraelowi, będą ścigani i zabijani jako terroryści. Wizja ta wyraźnie wyklucza ideę tożsamości palestyńskiej, nie mówiąc już o państwie, co stanowi również podstawowy element deklarowanej polityki rządu Netanyahu. Podczas gdy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości prowadzi rozprawy w sprawie wniesionej przez Republikę Południowej Afryki, której zarzuca się, że izraelska kampania wojskowa w Gazie jest równoznaczna z ludobójstwem, wielu mieszkańców zachodniego brzegu zaakceptowało wyrok, który nie zakończy w najbliższym czasie 75-letniej okupacji Izraela. Sytuacja jest bardziej przerażająca niż kiedykolwiek, powiedziała Middle East Eye jedna z młodych kobiet. Według niej i niezliczonych innych osób na zachodnim brzegu Palestyńczycy będą nadal wyczerpani śmiercią i rozpaczą, gdy świat będzie się temu przyglądał.